Witam, ja jestem Wlosz. Widzimy się w kolejnym już odcinku naszej Finlandii. Odpauzujmy od razu. Chwilę na czwórkę wrzućmy. Co ja tu robiłem ostatnio? A, dobra. To są nasze okręty ładne, podwodne. Czy my mamy zmodernizowane niszczyciele, to jest pytanie. Nie, nie mamy zmodernizowanych niszczycieli. I dobrze pamiętam, że to trzeba garnąć. Jak dobrze pamiętam, Dania ma chyba krążowniki i dwa pancerniki, co mnie nie napawa radością. Ale Islandia nie ma nic takiego, na szczęście. Więc zrobimy tak. Stąd. Lecicie tutaj. Tutaj. I nie mamy technologii desantu, prawda? Super. No dobra, więc trzeba zobaczyć, co możemy zrobić. Ile wy macie dywizji? Mniej niż ja. A dajecie go zjednoczenie Norwegii. Zjednoczenie Danii z resztą. W sumie fajnie by było, jakby się nam podesantowali, coś porobili takiego. W ogóle muzyczki nie opuściłem, przepraszam bardzo. Lecimy w takim razie, jak tutaj wygląda sowiecka Rosja. Ogowie się trzymają, tak? A ogowie, przepraszam. Portugalia, Sardynia. Włosi widzę się pomału odbijają, jakby tą prowincję Sardynia zdobyła, to byłoby z głowy. To jest ciekawe, jak się Niemcy wbiją. Co to jest za desant? A, Niemców. Ale tu chyba są Francuzi, co nie? Ta, Republika Francuska. Jakby oni Marsylię zdobyli. Co by tu się działo? Żyjmy szybko świat i... Jakby spuszowali tutaj Austrię albo PSA. To by było ciekawe, by kociołek powstał bardzo ładny. A, widzę, że Hawaje pod okupacją są, ok. Jak rozłożenie sił wygląda? No, Cezar wygrywa, jeśli chodzi o ilość sił i manpowera. Wojna jest na jego korzyść. Udało im się zjednoczyć, nice. Ostatnio syndykaliści minus to wygrywali. Aż dziwne, że kosterki jeszcze nie włączyli. Podamy to widzę, że ten należy, to nie. Ach, ten potężny Paragwaj, który zajmował tereny Argentyny, z tego co widzę. Tak. W sumie wy chyba zarąbaliście wszystko, co mogliście. Jeszcze tak naprawdę chyba jedną prowincję to możecie od Brazylii, czy dwie. To? Też? Paragwaj graniczy z Urugwajem, o Boże, teraz się zorientowałem. Mają dostęp do morza, obchodząc Argentynę i Brazylię. Bo kiedyś była wojna właśnie o to. O. Widzę, że pucze ciekawie roczyły się. A, wy w ogóle jesteście... Okej. To ciekawe. Ej, nie wiedziałem, że oni się...
opuścili, wyzwolili. I mają inne drzewko, ej, no. To jest piękne. Szanuję. Finlandia. O, już można wynajdować. To tak, znajdzie się to. O, Barcelona padła. Desant pewnie zrobili. Powątpię, żeby taki Spearhead poszedł. I wy zrobicie desant. Komuna to zaraz zdechnie po prostu, no. Gwałcą na każdy możliwy sposób z każdej strony. Jeszcze to zajmą sobie, tak. Tu już mają Walencję. Czy my coś możemy zmienić? Możemy. To jest Nokia. Nokia. Ja wtedy nie spojrzałem, chyba że wybrałem w ogóle Nokia. Piąteczkę, żeby szybciej leciał czas. Rzucamy. A, żeby mieć coś do nauk morskich. I tu widzę, mamy nowe fabryki. Zrobimy tak. Gdzieś tutaj. Dobra, niech ciężarówki na razie idzie. Dobra, jedna ciężarówka. Dwa sprzęty wsparcia. Czy my coś w ogóle kupujemy? Bo to jest mega ważne pytanie. Gumę. Weź do kupi. Jeszcze jedną gumę i zrobimy taki klik jednak. Albo dobra, no wiecie co, na razie nie, na razie jednak. Wam podziękujemy. O, to piękne. No co tu się stało? Taki Wordergor. Ale teraz już Francuzi na północ zajwaniają i tyle. Tak naprawdę. Chociaż ich tu odcięli. Polska poszła, widzę, w współpracach absurgami. Mi się chyba pierwszy raz w życiu ta współpraca opłaciła, bo nie dość, że pewnie zaraz dołączą. Już są w sojuszu. Pozyskali całą Galicję i Lodomerię. Zamienicie jeszcze Wołyń, Brześć, Chełm. W sumie Wilno możecie i te inne tereny. To jest ciekawe, bo właśnie sobie Kolumbia wzięła wojnę z siedami wszystkimi, widzę. A, bo to jest okej. Okay. Błąd kolejny. Nie. Super. Nie ma co czekać, trzeba wysłać z modernizacją naszego wojska, bo cienko to widzę.
Gdybym chciał na Islandię, to jak to wygląda? No, coś długo. Dobra, możemy na Islandię przypłynąć, ponieważ widzę, że nie ma... Super, o. Nie ma większych problemów. Gdybyśmy to spuszczowali, to byłoby świetnie. Jak nasze dywizje? Właśnie. W ogóle template'ów ostatnio nie ogarniałem. Zwiad byłby dobry w sumie. Inaczej. Jeśli tu nas stać na zwiad... Czego nas stać? Dobra, na razie jeszcze może zostawmy chwilę, to jednak było. Mam pomysł, żeby sygnalizacyjną dać. Jak tam ruskie? Tak więc wojna z Danią, a w Rosji widzę, że jest dość ciekawie. Ja muszę tylko kontrolować, jak oni się wykrwawiają. Tobie tam będzie trzeba pomóc w tej chwili, widzę. Okropnie to wygląda. Szwajcaria z kolei przepięknie wygląda, jak się wbija. Dobra, niech komuna upada. Nie damy rady. Tak więc czas na plan B. Stop. Niech tu wejdą. Wychodźcie tu. A wy... Idziecie kolejni. Dajecie, dajecie, dajecie. Chyba dołączał do reszty paku, Milusio. Dobra. Aż jestem trochę pewien zawiedziony tym, że się udało to. Zobaczmy straty. A nie. Jak to się drugi raz uda, to będę śmiech umiał, co nie udaje się. Jest tak głupie, że aż się udaje. No dobra, lecimy. Ile na nich zostało w ogóle dywizji? 4, no. No, jak nic, ich zraszujemy już. Chociaż, chociaż... Wie, na opór stawiają. Dobra, ogarnijmy w tym czasie kraj. Tak, war propaganda się zawsze przyda. Widzę, że część nam się technologii sama pobadała. Tutaj to nic innego jak to. I zaraz weźmiemy sobie fire controla. O, super, super. Nie wiem, nigdy prawie nie biorę tego ambushera. Zawsze biorę infantry expert. Nie wiem jak wy, bo ogólnie...
Chyba już powinna lecieć dłuższy czas seria z Shoguna. I powiedzcie przy okazji, jakby właśnie widziałem, bym wspominał o historii, o różnych krajach. Przykładowo, że gramy Finlandią i mówię o historii Finlandii w sumie. Bo jest taka opcja po prostu i stąd to pytanie. Uda się, nie uda się? Kunik został anektowany, o nie. Widzicie? Jakby nie patrz, my byśmy grali Queeningiem, to by tak nie było. Powstała teraz ta Liga 8 Prowincji. No. Południowych terenów. A jak Francja? No, do Gorewa. Chociaż tutaj to się odbijają. Jak to, tu ich nie przydzielał, to może się długo jeszcze ta wojna toczyć. Rzucać mi tu wszystko, trzeba to zdobyć. Udało się. Już? Szybko? No dobra. O, róbcie forty. Przydadzą się. Szybko zerknę jedną rzecz, a... Nie, dobra. Myślałem przez chwilę, że głosu mi nie nagrywa. A wiecie, najgorzej, by trzeba powtarzać wszystko. Dobra. Bo ostatnio miałem jakiś błąd. I mi nie chciało... Milusio. I mi nie chciało ogarnąć nagrywania odpowiednio. W sensie głos. Najpierw mi się zdublował. I takie echo straszne było. Potem coś tam nie działało do końca dobrze. Nie wiem czemu w sumie. A czy ty możesz... Nie, nie możesz. A czy... Ty może tak możesz... Też nie. No dobra, ale i tak będziemy jechać zaraz do Rosji, jak się już... Nie, od razu jedziemy. Pierwszy punktowy wybór. Islandię to przy okazji teraz podbijemy. I tak cały czas mi śmieszy Grenlandia, że jej nie zauważyłem, że podbiliśmy. Dobra, trzeba zrobić upadek. Wciąż się bardziej opłaca... Okupacja wszystkiego. No i powiem, niestety nie wiem, czemu to drzewko mi się nie chce odblokować. Ale oni tu pięknie upadają. Co tu się stało? Skąd oni się na tyłach wzięli? Ciekawe, ciekawe. Co? Galia się wbija. Ale tam chaos na tych frontach. Morderdor. O, super, możemy kolejne statki robić. Mamy nowe stocznie. To trochę konwoi można narobić. Dobra, zwiększmy. Dlaczego od Ententy kupuję? Ponieważ troszkę tak Deutsche Middle... Nie, jak to było? Reichspakt, czyli dawna Middle Europa. Już się przestaje opłacać, natomiast my będziemy musieli Rosję zaraz zjechać, to porządnie.
No, nie powiem, ciekawe. Ciekawe. Tu widzę, Włochy to się trzymają, chyba tam z takim sił w tych górach. Partyzantkę robią. O, kolejna stocznia? Super. Jak nasze fabryki się budują? Stocznia i fabryki, dobrze. Zrobimy tak. Będzie dobrze. A to na razie na dół. Weźmiemy co nasze i tyle. Znaczy, mam nadzieję, bo jeśli okaże się, że nie możemy tych terenów wziąć, to będę zdenerwowany przynajmniej, bo o nie jest wojna. Dobra, jedziecie do Moskwy, chłopaki. Wy nie tracąc trząt. Wyruszacie tu. Czy mi się popsuły? Nie wiem. Teraz gdzie mi się wystawia? Dobrze, do tej głównej floty zgadza się wszystko. Dobra, nie wiem. Myślałem, że coś się popsuło. Nie mogę u was w Moskwie trzymać samolotów. No ciekawe, ciekawe. Nie mógł ich tego trzymać. Wrzucamy nowy karabinek i jedziemy dalej, no. O, właśnie. Badaj mi. 40 rok mamy. Lepszy szpital, kampanię sygnałową, a potem będziemy broń polepszać. Bo bez lepszych szpitali stracimy dużo manpowera, a bez sygnałowej nie będziemy mieli wystarczającej ilości do ofensyw potrzebnych przewagi. Okej, okay, Stalingrad jest tam cały czas, widzę. Hop. Tak, tutaj jest Carycyn. Nie wiem, czy wielu z was może nie kojarzyć. Kiedyś, zanim Stalingrad nazwano Stalingradem, dzisiejszy Wołgograd, nazywał się Carycyn, miasto cara. No. Taka ofensywa fińska się przyda tutaj, widzę. Dobra, wy pomożecie tak. Czy plan mam taki? Dotrzeć do Wołgi na tym odcinku. Jak zawsze pójdzie, okrążymy ich tutaj i zniszczymy. Ale następnie ruszymy na Kazań. Potrzebujemy pokoju i spokoju. Niestety. Nie możecie ruszyć jeszcze. Super. A teraz mi powiedzcie czemu. Jeszcze raz.
robicie tak, patrolowanie. Tutaj. Czy wy gdzieś macie kliknięte w ogóle? Nie. Patrolowanie tutaj, tutaj, tutaj. Dobra, jeszcze raz wam proponuję. Płynąć tutaj. O. Wyniszczenie czy co? Nie. Dobra, tylko nasi dopłyną. I teraz zrobicie tak. Patrolowanie. Czego się obawiałem. Czekaj, co ma ten... Serio? To tak robimy. Dobrze, podzielimy was jeszcze na pół. O, dobrze. Damy tutaj. Wszyscy patrolować. Jeszcze by się przydało trochę patrolowania. Dobra, inaczej. Gdzie ja mam... Daj ten port. Tylko się wystawi okręt i ruszamy. 9 marca mogę najpóźniej powiedzieć wojnę. Co? Jak? Gdzie? Kiedy? No zobaczcie właśnie, na 5 minut się obrócić. Zdobyliśmy tule, ale kurde, zdobędą nam ten. Niedobrze. Dobra, w takim razie tutaj, tutaj, przytrzymaj go. Właśnie odbijemy. Aj, szkoda. Idź tędy, wy tędy. Dobra, stójcie wszyscy. Aj, wszyscy musicie się ogarnąć tutaj. Nie ma co czekać, trzeba nowe jednostki rekrutować. Dobra, teoretycznie, myślałem teoretycznie, teraz powinni robić desant, więc... Dobra, nie Kubio to Kuba Bogu.
Będziemy się stąd dystansować. Dobrze. Zbieraliśmy się w jedną flotę. Zaczyna się robić niebezpiecznie, nie wiem czy za późno nie przyszliśmy z tą pomocą, skoro są w stanie nas okrążyć. Strasznie dużo straciliśmy. Zrobiliśmy bardzo mało. Współczynnik kadeków mi się nie podoba i strasznie. Od razu się na jednej ofensywie skupić, wziąć te ciężarówki. Czy wy macie jakąś flotę? To jest dobre pytanie. Nie ani lotnictwa, ani floty, ale macie dwie cywilne, które mnie zainteresują. I właśnie wojna się chyba przedłużyła. I tak, pokój z honorem. Co to dało? Zobaczymy zaraz. Już wyczułam, słuchajcie, ten border gore. Okej. Niemcy wzięli sobie pół... Dobra, dwie Sycylie. Zabrały sobie kawał Włoch. Ale póki Piemont i Liberia jest z tych, to jest okej. Szwajcaria agresywna. Zobaczcie, Szwajcaria wzięła rejon sporny. Nawet nie ma korę. No, strasznie powiem szczerze, bo odbiór gorów. To trzecia międzynarodówka to już tylko dwa kraje. No dobra, a czy wy dalej walczycie ze Szwajcarią? Dalej walczycie z tymi krajami? Hmm.
Zobaczymy, co zrobią Francuzi i Niemcy. Czy dogadają się odnośnie granicy, że... Chyba tak. To takie lagi w tym momencie przez chwilę. Okej, okay, Japończycy zaatakowali. Wietnam jest wyzwolony bez jednej prowincji. Laos i Kambodża. Potężna Kambodża, no. Możemy wam. Dobra, wam też pomóc można i... Wy tutaj. Kolumbia padła. Okej. Okay. Kolumbia podbiła Wenezuelę, a została podbita, no. Bywa i tak, no. Nic na to nie poradzimy. Ważne dla mnie jest, żeby teraz... O, dogadali się. Czyli tak, mamy tutaj... Hiszpańską Republikę z Franco. Dobra, to będzie to taki dłuższy odcinek, ale widzę, że go skończymy w tym momencie. Hiszpańska Republika z Franco. No, tak, przypominam o lajkach, subskrypcjach, komentowaniu i w sumie tyle na chwilę obecną. Widzimy się w następnym odcinku. Ejo!